Czytanie dla singli. Co wydarzy się dla singli w najbliższym czasie? Witam wszystkich singli, witam wszystkie samotne osoby na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Witam wszystkich moich kochanych subskrybentów i wszystkich nowych słuchaczy, którzy znaleźli mój kanał. Cieszę się, że odwiedzacie mój kanał. Wszystkich nowych proszę o subskrypcję. Naciśnijcie subskrybując dzwoneczkiem, by mój kanał oglądać codziennie lub często, byście dostawali powiadomienia od YouTube'a o moich nowych premierkach z wróżbami kolektywnymi właśnie dla Was. Kochani Państwo, dziękuję za piękne komentarze. Naprawdę 100% komentarzy jest cudownych. Dajecie mi inspirację, motywację do nakręcania tych filmików. Dajecie mi Waszą energię. Dlatego piszcie coraz więcej komentarzy. Dawajcie lajki, oczywiście z tym kciuczkiem w górę. I subskrybujcie mój kanał. Na wszelakie różne wróżby indywidualne, na przykład lustro, 5 pytań do kart, jedno pytanie do kart, prognoza związku i tak dalej. Zapraszam na wróżby osobiste indywidualne. Kontakt ze mną możecie mieć przez e-mail. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod każdym moim filmikiem i również w komentarzach. Oczywiście wróżby indywidualne opierają się na Waszych datach urodzenia, na Waszych zdjęciach osobistych, na konkretnych pytaniach, które Was nurtują. Zapraszam serdecznie. Co nowego dla singli? Więc zacznijmy naszą wróżbę. Mam karty Tarota i to jest ta talia, czyli talia Tarota światła i cieni. Tą kartę używam teraz dla wszystkich singli oraz osób samotnych, rozwiedzionych. Zobaczmy, co pokażą karty Tarota dla singli. Wow, już wypadają karty. Jesteście niecierpliwi. Wow. No, macie jakiś smutek. Myślicie, że straciliście szansę jakąś w miłości, tak? Wow, zobaczcie, kochani. Wszystkie wezmę karty. Wow, jakie mi dużo mi kart wypadło. Wezmę je wszystkie, kochani, ponieważ jacyś jesteście tutaj zniecierpliwieni, jeśli chodzi o ten temat miłości. Wezmę wszystkie te karty. Zobaczymy, co nam Tarot przepowiada. Wow. Okej. Już na dnie widzimy, że jesteście zajęci bardzo pracą. No może odstawcie troszeczkę pracy, znajdźcie czas na miłość. Na szukanie nowego partnera, na szukanie nowego związku. Dobrze, Waszym głównym tematem jest spełnienie emocjonalne, bycia szczęśliwym w związku. To wypadła jako pierwsza karta, ta właśnie karta, dziesiątka kielichów. Dziesiątka kielichów to pragnienie bycia szczęśliwym. Pragnienie bycia w pięknej relacji miłosnej, w rodzinie, być może założenie rodziny, ślub, dzieci, szczęście, spełnienie marzeń. Ale widzicie, że tutaj coś zostało stracone. Jesteście singlami, nie widzicie jakby nowych szans, tylko jakby wspominacie przeszłość. Jesteście sentymentalne, smutne, pełne żalu, rozczarowania, wspomnienia. Natomiast nie widzicie szansy, którą los ewentualnie Wam podsuwa pod nos. Nie wszystko jeszcze jest stracone. Dużo cierpliwości, opanowania, spokoju. Anioł stróż czuwa nad Wami, opatrzność Boża i Wszechświat czuwa nad Wami. Chce, by Wam się jeszcze w miłości pięknie ułożyło. Wy chcecie harmonii, balansu, tak, żeby przyszło coś, odwróci się coś, koło fortuny. Coś się odwróci tutaj od Was. Tylko Wy odsuwacie się, na razie odcinacie wszelkie jakieś emocje. Jesteście bardzo tutaj w głowie, tak? Skupione, skoncentrowane. Myślicie tylko intelektem. Wszystko planujecie. Natomiast emocje wszelakie, które ewentualnie los Wam podsuwa, odsuwacie, odcinacie, blokujecie. Natomiast tutaj coś się jeszcze wydarzy. Przyjdzie coś pięknego, jakiś partner, która będzie partner, partnerka, którzy będą dawali i brali, którzy będą mieli harmonię, jakaś energia damska i męska, która tutaj w nieskończoności przepływa, tak? Która się uzupełnia.
spełnienia. Także będziecie jeszcze tutaj mieli szansę założenia jakiejś pięknej relacji, która będzie tutaj na równych warunkach, będzie piękną energią damsko-męską, będzie pięknie po prostu tutaj rezonowała, jeśli chodzi o dawanie i branie, emocje, które będą tutaj przepływały przepięknie. Coś się obróci, koło fortuny, jeśli jesteście teraz pod wozem, będziecie niedługo na wozie, czyli coś się radykalnie przemieni, zmieni, coś przyjdzie nowego, coś się wydarzy tutaj nowego, jeśli chodzi o emocje, tylko nie odcinajcie od razu tych emocji. Dajcie szansę rozwinąć się emocjom. Tutaj będzie jakby odrodzenie się na nowo czegoś, jakby odrodzenie się, zmartwychwstanie, tak? Powinniście zmienić jakby siebie, zmartwychwstać na nowo, zacząć od zera i być po prostu tutaj otwartą na to, co przyjdzie, otwartą na nowe związki, na nowe szanse, na nowe jakieś znajomości, nowe kontakty, tak? Odrodzić się na nowo, zmartwychwstać na nowo, tak jakbyście się na nowo urodziły i zacząć wszystko od nowa, bez wspominania starego, bez niesienia tej kuli u nogi, tych starych wspomnień, tak? Przypuśćmy. Tu przyjdzie jakiś mężczyzna, zobaczcie, rycerz kielichów. Rycerz kielichów, jakiś romantyk, jakaś nowa osoba, zalotna, flirtowna, no, atrakcyjna, jakiś romantyczny facet, który nadejdzie, poznacie kogoś, widzicie, z kwiatami, z wiadomością, tak, z wiadomością, czyli jakieś nowe informacje tutaj przyjdą. Ktoś nowy, niewinny, od początku się zacznie jakaś tutaj niewinna znajomość, niewinne uczucia, czyli ktoś bardzo romantyczny, kto, no tutaj jest oczywiście kwiaty, symbol, tak, czyli romantyczność, dajcie jemu szansę, bawcie się tym, tutaj buław mówi o tym, że może to być osoba młodsza lub młoda duchem, bardzo witalna, atrakcyjna, aktywna, kreatywna, bardzo taka zabawna, która będzie się chciała też tutaj seksualnie z Wami radować, tak? Która będzie chciała lekkość taką w uczuciach, lekkość w tej znajomości. Także dajcie szansę tutaj czemuś lekkiemu, romantycznemu, atrakcyjnemu, seksownemu, tak? Dajcie tutaj szansę na rozwój takiej pięknej, lekkiej znajomości. No i tutaj dla Was, tak? Czyli kochankowie, no rozwój jakiejś relacji, rozwój spraw bardzo pozytywny, piękny, bardzo tutaj pełen nadziei, tak? Pełen nadziei na, przypominam pierwszą kartę, na spełnienie emocjonalne, spełnienie uczuciowe, na piękną relację, być może nawet coś więcej, tak? Na trwały, piękny związek, spełnienie marzeń, jeśli chodzi o miłość. Kochankowie mówią o tym, że rozwinie się jakaś relacja, no jakąkolwiek relację byście szukali, tak? Jedni szukają długotrwałej relacji, jedni szukają małżeństwa, jedni szukają przyjaźni plus, jedni szukają tylko seksualnej jakiejś tu przygody. Jakiejkolwiek byście nie szukali relacji, tutaj kochankowie oczywiście i gwiazda, czyli rozwinięcie się pozytywnej jakiejś relacji, pełne pozytywnych wibracji, pozytywnych emocji, pozytywnego myślenia, pozytywnych spotkań, rozmów, wrażeń, tak? Także coś pięknego się rozwinie. No gwiazda w tarocie oczywiście też spełnienie marzeń, tak? Rozwinięcie się pozytywne spraw. Także kochani, piękne, piękne karty dla singli. Piękne, obiecujące, pełne nadziei, pełne pozytywnych energii, pełne rozwoju dobrego karty. Także tego Wam oczywiście życzę. Ja też jestem singlem, więc tego życzę również sobie. Wszystkich singli zapraszam regularnie na mój kanał. Wszystkim singlom również sobie życzę, byśmy poznali super romantycznego faceta. Oczywiście, który będzie romantyczny, czuły, delikatny, kochany, dobry, wierny, który będzie mówił tylko prawdę i który będzie oczywiście też pod względem seksu tutaj bardzo, no, gorący, tak? Także tego nam wszystkim życzę. Do usłyszenia, kochani, wszystkiego dobrego i proszę o lajki, komentarze, proszę o subskrypcję. Do usłyszenia już wkrótce.